dnia przemówił do nas przez Syna. Drodzy Chrystusie Panu, dzisiejsza uroczystość rozpoczyna kolejny rok. Kolejny rok, w którym tylko Bóg wie, co nas czeka. Wielu rzeczy się nie spodziewać, że nas spotka w tamtym okresie. Albowiem Pan Jezus zresztą nas przestrzega. Módlcie się i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie. Tak, nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie. Często niespodziewanie. Ilu z nas już powołał w zeszłym roku do siebie? Takich, którzy na pewno nie spodziewali się. A ja znowu spodziewałem się, że chyba będzie ze mną. Już także trzeba się na drugi świat wybierać. A Pan mu powiedział, jeszcze nie. Jeszcze nie dorosłeś, jeszcze nie dojrzałeś. Jeszcze masz czas i szansę. I tak każdemu z nas tutaj obecnych Bóg daje szansę, żebyśmy ten czas znowu nam dany odpowiednio wykorzystali. Ale w dalszym ciągu przestrzega, nie znacie dnia ani godziny. Czuwajcie. A więc ten okres ma być okresem czuwania naszego. Ten rok, ta cząstka tego naszego życia, a może i ostateczna cząstka, to czas dla nas zbawienny. Trzeba zrobić sobie rachunek sumienia i powiedzieć sobie, w czym jeszcze nie domagam. Telewizję oglądałem dzisiaj rano jeszcze. Audycję, w której przedstawiony był zespół Czerwony. Jakiś zespół po prostu ludzi, którzy spotkali się kilkanaście już lat temu. I coraz bardziej łączyło ich to, że chociaż każdy miał co innego w swoim sercu jako najważniejsze, każdy miał różne zdolności. Jako grupa artystyczna, grupa poetycka, a w niej także wspaniali instrumentaliści, wspaniali soliści, a także grający i w zespole, i w chórze swoim. I naprawdę widać, jak to ludzie dojrzewali do wspólnoty. My jeszcze często nie wiemy, że jesteśmy wspólnotą. Że nasza wioska i jej mieszkańcy to jest nasza wspólnota. I jedni drugich powinniśmy i szanować. I czasem podtrzymywać na duchu, czasem pocieszać, czasem z nimi się radować, czasem z nimi nawet sobie powiedzieć i gorzkie słowa, bo nie jesteśmy idealni, ale żeby przez to tworzyła się nasza wspólnota.
wspólnocie artystycznej wypowiadali się niektórzy i mówili sobie, ja z tą osobą to na pewno się nie zgodzę. Zresztą ja chciałam być solistką. Inny znowu mówi, ja chciałem być przede wszystkim bardem, tak, który śpiewa o tym, jak kochać ojczyznę, jak kochać ludzi, jak z każdym szukać wspólnego języka. I rzeczywiście dzisiaj tak odłożył, że w tej audycji dzisiejszej, po tym koncercie, który mieli w murach zamku, w którym się gromadzą, taką wielką owację, że aż sam się zdziwiłem, że tak dużo mają swoich zwolenników, że tylu ludzi jest, którzy lubią ich słuchać, lubią przebywać z nimi i czuć się coraz to bardziej wspólnotą. A oni i spotykają się wspólnie w różnych miejscach. Oni także wyjeżdżają za granicę, czasem nawet bardzo daleko. Ale zawsze są ze sobą więzi w takim mocnym zjednoczeniu ze sobą, że tam jest każdy potrzebny. Ty umiesz to, ty umiesz tamto, ale wszyscy, jakby mówi się po sportowemu, wszyscy grają do jednej bramki. I to jest istota, że kilkanaście lat już ma ten zespół, a on się nie rozpada. I już te artystki, które mówię, ja mam przygotowanie, żeby być solistką, a tego teraz wcale nie pragnę. Wolę być we wspólnocie. I ten, który był mistrzem gitary, także mówi, najpierw myślałem, że będę jak inni. Będę występował, żeby ludziom pokazać piękno życia i piękną postawę człowieka. A teraz także wchłonął go ten zespół i choć jest tylko jedną cząstką tego zespołu, ale jest szczęśliwy. I wszyscy tak się czują. I drodzy bracia, chciałbym, żebyście wy tak samo się poczuli. My jesteśmy grupą, w której artystyczne wartości, wartości piękne, wartości duszy są nam wszystkim bardzo cenne. I chociaż mamy różne zawody, różne zainteresowania, chociaż ten mi bardziej odpowiada, tamten mniej, ale ja zaczynam kochać. Tak jak mówi Ewangelia, Jezusa Chrystusa, bo On najlepiej przecież wiedział, jak mamy postępować. I widząc, że ludzie niestety, Bóg, widząc, że ludzie nie potrafią ze sobą żyć w zgodzie, że często jest tyle wojen, tyle konfliktów, tyle problemów, tyle różnych rozwodów, i Bóg się ulitował. Przyszedł nam z pomocą. Myślał, tylu proroków posłałem, żeby ich pouczali, jak mają postępować. Tylu świętych ludzi. A oni i tak sobie nic z tego nie robili. Oni uważali, że tak jak postępują, to jest ich droga życia. I nikt nie ma prawa do niego się mieszać. I dzisiaj tak